Piotr Kieraga, witam serdecznie i zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Republika. Polska przekaże Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji defensywnej. Jutro do Kijowa leci premier Mateusz Morawiecki, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Czesław Michniewicz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Nominacja wywołała wiele kontrowersji. W miniony weekend przeciwnicy ograniczeń sanitarnych protestowali w Brukseli, Pradze, Norymberdze i w Ottawie. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano premiera Kanady. W ścisłym kontakcie z prezydentem zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym, przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Z kolei w Nowym Jorku odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, a jutro kolejna rozmowa telefoniczna szefów dyplomacji Rosji i USA w sprawie kryzysu na Ukrainie. Łukasz Żmuda. Oferta polskiej pomocy dla Ukrainy została wysłana do rządu w Kijowie. Chodzi o przekazanie kilkudziesięciu tysięcy sztuk amunicji o charakterze defensywnym, mówi szef BBN Paweł Soloch. Ma służyć obronie, nie atakowi. I tą decyzję finalizuje pan minister obrony. Ona zapadła, tak jak powiedziałem, w ścisłych kontakcie z panem prezydentem. I tego typu działania, w zależności od rozwoju sytuacji, w konsultacji z naszymi sojusznikami, z NATO, w konsultacji z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, one będą kontynuowane. Z kolei premier Mateusz Morawiecki jutro spotka się z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim. To jest nasz wyraz solidarności z Ukrainą w tym trudnym okresie. Polska od wielu tygodni, wielu miesięcy wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej. Ukraiński oddział telewizji BBC przekazał, że Wielka Brytania, Polska i Ukraina pracują nad specjalnym sojuszem. Brytyjczycy grożą Rosji nałożeniem kolejnych sankcji w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Powiem prezydentowi Putinowi, że inwazja na Ukrainę i jakiekolwiek wtargnięcie na jej terytorium byłoby absolutną katastrofą dla świata, przede wszystkim dla Rosji. Kreml żąda od NATO i OBWE wyjaśnień, jak zamierzają zrealizować zobowiązanie o niewzmacnianiu swojego bezpieczeństwa kosztem Rosji. Teraz znamy cenę słów Zachodu. Rosja będzie szukać na Zachodzie nie tylko obietnic i zaangażowania politycznego, ale prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczeństwo na całym kontynencie europejskim z pełnym, równym uwzględnieniem uzasadnionych interesów Rosji. W Nowym Jorku odbyło się spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ, której członkiem jest także Rosja. Rada Bezpieczeństwa, podejmując jakąkolwiek decyzję, ma prawo zastosować weto. To znaczy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa mogą użyć weta, a stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa jest Rosja, która z tej okazji skorzysta. MSZ Ukrainy wzywa Rosję do wycofania swoich wojsk spod jej granic. Eksperci oceniają obecną sytuację jako wojnę nerwów. Do wtorku z wizytą rozpoznawczą na Ukrainie przebywają eurodeputowani Parlamentu Europejskiego. Tak, zdecydowanie jako Polska powinniśmy wspierać Ukrainę nie tylko ze względu na nasze interesy, jednakże na interesy całego Zachodu. Ukraina nie jest problemem światowym. Problem Ukrainy jest problemem relacji amerykańsko-rosyjskich, czyli jest to element składowy rozgrywki Stanów Zjednoczonych w poszerzaniu swojego spektrum swojego oddziaływania w Europie Wschodniej. USA pracują nad kolejnymi sankcjami dla Rosji. Miałyby dotyczyć rosyjskich banków i jej długu państwowego. Planowana jest także kolejna pomoc wojskowa dla Ukrainy. Minionej doby odnotowano w Polsce 33 480 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dziś Sejmowa Komisja Zdrowia miała zająć się procedowaniem poselskiego projektu ustawy covidowej, który zastąpił dotychczasową propozycję zwaną ustawą Hoca. Jednak zdecydowano o odroczeniu komisji do jutra. Więcej w materiale Julii Mościńskiej. Zgodnie z ustawą pracownik będzie mógł wykonać nieodpłatny test raz w tygodniu. Projekt zakłada też możliwość ubiegania się o odszkodowanie za zakażenie COVID-19 od pracownika, który go zaraził, choć jest to bardzo trudne do udowodnienia. Pracownik pyta się pracodawcy, ilu innych pracowników nie miało wykonanych testów lub te testy były dodatnie i na tej podstawie będzie formułował wniosek do wojewody o odszkodowanie, które ma wynosić około 15 tysięcy. I to jest
niebywale no, przedziwna figura, która zamiast nakładać na państwo jakiś obowiązek egzekwowania tych zasad, każe pracownikom wzajemnie od siebie tego wymagać. Tymczasem piąta fala pandemii koronawirusa nie słabnie. Obecnie na kwarantannie przebywa ponad 600 tysięcy osób. To czterokrotnie więcej niż przed rokiem. Osoba, która jest na kwarantannie, to jest osoba zdrowa, która jest po kontakcie z chorym. U wielu z tych osób wystąpi zakażenie. A więc w tym czasie, kiedy te osoby są na kwarantannie, to są po prostu izolowane, czyli nie szerzy się zakażenie w sposób niekontrolowany. W szpitalach znajduje się około 15,5 tysiąca osób z COVID-19. Lekarze ostrzegają, że szczepienia chronią nie tylko osoby, które mogą się zarazić, ale również służbę zdrowia, która przez piątą falę koronawirusa jest na skraju wyczerpania. A nawet kto wie, czy już nie przekroczyliśmy granic wydolności, bo gdyby się nam w tej chwili zwiększyła ilość chorych, to wprawdzie mielibyśmy łóżka, ale byśmy nie mielibyśmy kim tych łóżek obsadzić, nie miałby kto pracować. Za piątą falę COVID-19 odpowiada Omikron. Do tej pory wykryto już 4629 przypadków zakażenia tym wariantem. Stanowi to prawie 60% wszystkich zakażeń. Julia Mościńska, Telewizja Republika. A na świecie weekend minął pod znakiem protestów przeciwników ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią. Duże manifestacje zorganizowano w Brukseli, Pradze i Norymberdze, a największa dwudniowa miała miejsce w Ottawie. W trakcie demonstracji ewakuowano premiera Kanady. Paulina Bilińska. Tysiące ludzi wzięło udział w demonstracjach w stolicy Kanady. Kierowcy ciężarówek objęci obowiązkiem szczepienia sformowali tzw. konwój wolności i zagrozili, że nie opuszczą miasta, dopóki rząd premiera Trudeau nie zniesie wprowadzonego rozporządzenia. Do protestujących szybko przyłączyły się inne grupy antyszczepionkowców. Próbujemy odzyskać ten kraj. Nie tylko dla kierowców, ale dla nas wszystkich. Chcemy sami podejmować decyzje. Chcemy wolności. Jestem tu, ponieważ jestem wolnym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy wolni. Nie chcemy tracić pracy, pieniędzy naszych rodzin. Chcemy spędzać razem czas. Demonstracje antyszczepionkowe po raz kolejny odbyły się również w Brukseli. Tym razem jednak nie doszło do starć z policją. Przyjechałem na demonstrację, ponieważ nie chcę być kontrolowany przez rząd. Jeśli nie chcę się szczepić, mam do tego prawo. Chcę, aby każdy mógł decydować za siebie, zarówno jeśli chodzi o szczepienia, jak i maseczki. Protesty odbyły się także w Czechach oraz w Niemczech. Naszych zachodnich sąsiadów odmawiających przyjęcia szczepionki mogą czekać przykre konsekwencje. Jeśli Bundestag zdecyduje się na obowiązkowe szczepienia, bezrobotni mogą stracić prawo do zasiłku. A tymczasem koncerny farmaceutyczne w dalszym ciągu pracują nad ulepszoną formułą szczepionki przeciwko COVID-19. W Wielkiej Brytanii nową formułę już teraz mogą przyjąć dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które cierpią na choroby przewlekłe. Uważam, że to bardzo ważne, aby dzieci zostały zaszczepione i wróciły do normalnego życia w społeczeństwie, do swojej codziennej rutyny. To ważne dla ich zdrowia psychicznego. To nie jest tak stresujące, jak się wydaje. Wszyscy byli mili, a na koniec dostałem naklejkę. Kraje, w których krzywa zakażeń osiągnęła już szczyt, a poziom zaszczepienia jest wysoki, powoli łagodzą obostrzenia sanitarne. Po Wielkiej Brytanii przyszła kolej na Austrię. Już w tym tygodniu zostanie zniesiona część restrykcji. Kolejne zmiany będą wprowadzane sukcesywnie. Od 5 lutego godziny otwarcia sklepów i restauracji zostaną wydłużone do północy. Maksymalna liczba osób biorących udział w wydarzeniach zostanie zwiększona z 25 do 50 osób. Od 12 lutego wygasną zasady 2G dla sklepów. 19 lutego nastąpi luzowanie kolejnych obostrzeń. Oczy świata skierowane są na Pekin, gdzie za kilka dni rozpoczyna się olimpiada. Ostatniej doby wykryto koronawirusa u kolejnych 37 osób związanych z organizacją igrzysk. W całych Chinach oraz w stolicy obowiązują surowe zasady sanitarne ze względu na wydarzenie. Wszyscy uczestnicy i personel mogą przebywać jedynie w zamkniętej strefie. Impreza potrwa od 4 do 21 lutego. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. W nocy polsko-białoruską granicę próbowało przekroczyć nielegalnie 6 cudzoziemców w okolicach Czeremchy. W tym samym czasie w Narewce 13 obywateli Iraku przeszło na stronę polską, gdzie zostali zatrzymani. Jak mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, były to celowe działania mające na celu odwrócenie uwagi polskich funkcjonariuszy.
Zauważyliśmy, że po raz kolejny służby białoruskie próbowały odwrócić naszą uwagę, aby w innym miejscu wypchać na stronę polską grupę nielegalnych imigrantów. Na odcinku Straży Granicznej w Czeremsze grupa sześciu cudzoziemców forsowała granicę. Zdarzenie polegało na tym, że cudzoziemcy rzucali polskie patrole kamieniami. W tym samym czasie również podpinali liny do koncertiny, którą próbowali odciągnąć na stronę białoruską, próbując ją również zerwać. I w tym kilkaset metrów dalej, na odcinku tej samej placówki, po cichutku wypchano na naszą stronę grupę 13 nielegalnych imigrantów, więc wyraźnie to pokazuje, że jedno zdarzenie miało odwrócić naszą uwagę, aby w innym miejscu wypchać na stronę polską cudzoziemców. Dzisiejszej doby, już po północy, zatrzymaliśmy 8 obywateli Iraku. Te osoby otrzymały postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski i zostały zawrócone do linii granicy. Intensywnie trwają prace nad budową bariery. W tym tygodniu odbieramy pierwszą partię słupów. To jest ponad 2000 słupów i tak kolejnymi tygodniami będą odbierane te elementy. W przyszłym tygodniu odbieramy pierwszą partię przęseł stalowych. Wszystkie te elementy od razu zostaną dowiezione na granicę. Czesław Michniewicz został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Swój pierwszy sprawdzian zaliczy 24 marca, kiedy to w Moskwie rozegramy półfinałowy mecz barażowy z Rosją o awans do Mistrzostw Świata. Nominacja Michniewicza wywołuje wiele kontrowersji z uwagi na pojawiające się pytania o jego kontakty ze słynnym fryzjerem, odpowiedzialnym za wielki skandal korupcyjny w polskim futbolu. Poprzez moją całą analizę, rozmowy, głębsze przemyślenia dokonałem wyboru selekcjonera. Wiem, że ta decyzja jest dobrą decyzją. Jak się pan czuje z tym, że zatrudnił pan człowieka, który na najważniejszym stanowisku w polskiej piłce, że zatrudnił pan człowieka, który przez 2 lata, 4 miesiące miał regularne kontakty z szefem mafii piłkarskiej? Tak, to już odpowiadam. To nie zostało potwierdzone. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja też. Zostało potwierdzone? No ale ja nie przerywam panu, jak pan mówi. Wyrokiem sądowym zostało to potwierdzone. No to wyrokiem sądowym. A gdzie ten jest wyrok? Jeżeli by był wyrok, przepraszam, ja mówię. Jakby był wyrok, to pan Czesław Michniewicz tutaj by z nami nie siedział. Takiego wyroku nie było. Ja bynajmniej o takim wyroku nic nie wiem. Mamy akcję Rosja. My skupmy się na meczu barażowym, a nie na kopaniu się po kostkach. A pana wypowiedź nadaje się do prokuratury i to troszeczkę z drugiej strony niż pan myśli. To nie ja powinien być tu oskarżony, tylko pan. Pan insynuuje, że uczestniczyłem w 2 sprzedanych meczach, co jest totalną bzdurą. Nikt tego nie potwierdził, nikt tego nie napisał. Sytuacja miała 18 lat temu miejsce. Nie wiem, o czym rozmawiałem. Z Ryszardem Frobrychem pracowałem w Amice Wronki przez 7 lat. I znałem wielu dziennikarzy, którzy go również znali tak jak ja. To był mój bezpośrednio przełożony, był jednym z wiceprezesów. Nic złego nie zrobiłem, nie mam żadnego zarzutu, nie byłem wbrew temu, co niektórzy opowiadają, świadkiem koronnym i mam wszystkie prawa, tak jak każdy z nas tutaj siedzących, do tego, żeby pracować i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby prowadził reprezentację Polski i to dzisiaj czynię. Ja nie jestem przesadnie rozczarowany, muszę powiedzieć, że gdyby nie te wątpliwości gdzieś rodzaju moralnego związane z nie do końca jasną przeszłością i połączeniami z fryzjerem Czesławem Michniewiczem, to wydaje mi się, że tutaj nie byłoby żadnego cienia gdzieś zastanowienia się. To jest trener, który osiągał całkiem niezłe wyniki z Legią w europejskich pucharach, udowodnił, że potrafi ustawić drużynę na konkretny mecz. Oczywiście słaby mu poszło w lidze, ale wydaje mi się, że niekoniecznie musi to mieć takie wielkie przełożenie na najbliższe mecze z Rosją. Miejmy nadzieję, że drugi baraż i kolejne mecze reprezentacji. Wczoraj w Filadelfii odbyła się manifestacja zorganizowana przez Ukraińców przy wsparciu organizacji polonijnych, takich jak Kluby Gazety Polskiej, Dom Polski czy Komitet Smoleńsko-Katyński. W demonstracji na słynnych schodach znanych z filmu o Rokim zgromadzili się również liczni przedstawiciele państw bałtyckich. Uczestnicy wyrazili solidarność z narodem ukraińskim. Dzisiaj tu była pokazana solidarność państw, które są w pewnym sensie atakowane przez Rosję, przez Putina, który jest agresorem od lat. Między innymi była poruszona sprawa Nord Stream, o której mówił kongresmen Fitzpatrick. My oczywiście w każdych rok temu wspieraliśmy Białorusinów, teraz wspieramy Ukraińców. Mamy ten sam cel, żeby Rosja nie była imperialnym agresorem i nie zagrażała interesom narodowym, tak Ukrainy, jak i Polski.
Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego rakietę balistyczną średniego zasięgu. To najpotężniejszy pocisk, jaki reżim w Pjongjangu przetestował od 2017 roku. Południowo-koreańska armia oświadczyła, że wykryła na radarach pocisk balistyczny średniego zasięgu wystrzelony pod dużym kątem na wschód o świcie w niedzielę. Rakieta osiągnęła maksymalną wysokość 2000 km i przebyła około 800 km w 30 minut, zanim spadła do Morza Japońskiego. Wystrzelenie przez Koreę Północną rakiety balistycznej średniego zasięgu potwierdziła także Japonia. Był to już siódmy test rakietowy przeprowadzony przez Pjongjang od początku roku i trzeci w tym tygodniu. Reżim północno-koreański nasilił w ostatnich tygodniach testy uzbrojenia i nieustannie grozi USA odwetem za surowe restrykcje gospodarcze. Partia socjalistyczna premiera Antonio Costy wygrała przedterminowe wybory parlamentarne w Portugalii. W listopadzie ubiegłego roku prezydent Marcelo Rebelo de Sousa rozwiązał Zgromadzenie Republiki po odrzuceniu przez nią rządowego projektu budżetu. Po przeliczeniu głosów w 99% okręgów wyborczych wynika, że socjalistów poparło ponad 41% uczestników niedzielnego głosowania i w 230-osobowym parlamencie mogą oni zdobyć większość. Ludzie głosowali i partia socjalistyczna wygrała. Portugalczycy potwierdzili dziś bez wątpienia to, co powiedzieli już 2 lata temu. Większość absolutna nie oznacza absolutnej władzy. To dodatkowa odpowiedzialność. Tak więc ta większość będzie większością dialogu ze wszystkimi partiami politycznymi w parlamencie i ze wszystkimi Portugalczykami. Drugie miejsce w wyborach zajęli centroprawicowi socjaldemokraci PSD z poparciem blisko 29% i zapewnili sobie co najmniej 71 miejsc w Zgromadzeniu Republiki. Lider PSD Rui Rio ogłosił krótko przed północą, że w sytuacji zdobycia przez socjalistów większości w parlamencie zrezygnuje z kierowania partią socjaldemokratyczną. Chciałbym w sposób demokratyczny pozdrowić wszystkich moich przeciwników w tych wyborach, a szczególnie Antonia Costę, który jest zwycięzcą dzisiejszej nocy. Jeśli potwierdzi się, że partia socjalistyczna będzie miała absolutną większość z perspektywą 4 lat, nie widzę, jak mógłbym być przydatny w tych okolicznościach. Partia zdecyduje, ale raczej nie widzę dla siebie miejsca. Trzecią siłą portugalskiego parlamentu stała się po niedzielnych wyborach konserwatywna partia Chega, kierowana przez dotychczas jedynego deputowanego tego ugrupowania w Izbie, André Venturę. Ugrupowanie to otrzymało poparcie 7,1% głosujących, co daje jej co najmniej 11 mandatów w parlamencie. To wielka, wspaniała noc. Chega obiecała i dotrzymała słowa. Jesteśmy trzecią partią polityczną w Portugalii. Trzecią partią w Portugalii. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata w naszym portalu TV Republika. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.